Cześć moi kochani, witam was w niedzielny poranek świąteczny. Życzę wam wesołych świąt w rodzinnej atmosferze, smacznego jajka. Już pewnie wielu z was jest po jajku, więc miłego wypoczynku, miłego dnia. Ja dzisiaj cały dzień, czyli niedziela, siedzę sobie nad morzem z rodzinką, wypoczywam. No dobrze, w Clash Royale w końcu zawitały jakieś tam akcenty świąteczne. Jest ten challenge, którego ja jeszcze nie grałem. Jest do wygrania właśnie ta emotka, ale też są pakieciki właśnie do kupienia tutaj. Też nie aż takie do końca świąteczne, ale są fajne. I dzisiaj na odcinku je kupię, ale chciałem wam coś pokazać, bo oprócz tego, że mamy tą ikonkę Baby Dragona wyskakującego z jajka, pojawiła się fajna praca emotki wykonana przez naszą polską rysowniczkę, dobrze wam znaną Adriannę. Za chwilę wam pokażę. Na Reddicie wzbudziło to dosyć mocne zainteresowanie. I już jestem, musiałem się przełączyć właśnie. Tutaj jesteśmy, poczekajcie, bo mikrofon troszeczkę tutaj wystaje. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Jesteśmy na profilu właśnie u Adrianny na Instagramie. Polecam, zasubskrybujcie. Będzie link w opisie. No i tutaj jest właśnie ta emotka. Tutaj zaraz wam jeszcze pokażę Reddita. 1600 polubień, dużo komentarzy właśnie pozytywnych, że Supercell powinien dodać tą emotkę i w ogóle nawet sam aż się odezwał do Adrianny, z tego co wiem, i tam coś do niej pisał, ale to już ich sprawa, więc pokażę wam tą emotkę. Naprawdę bardzo fajnie wyszła. Szkoda, że jej nie ma w samej grze w Clash Royale, ale no, zobaczcie, ci co widzieli, to już wiedzą pewnie. Zobaczcie, wysuwa się. Teraz wysuwa się jajo. Chowa. I się chowa sama właśnie ta emotka. No to już sobie spoglądam, czy to się wszystko nagrywa. Nagrywa, więc naprawdę Adrianna robi naprawdę niezłe prace z Clash Royale i nie tylko z Clash Royale. Ci, co siedzą na rakietach PoFPa i nie tylko na grupach z Clash Royale, o tym dobrze wiedzą. Tutaj poczekajcie, na Instagramie właśnie macie jej pracę. Możecie sobie obejrzeć, zobaczcie chociażby właśnie z Brawl Stars, nawet elitki są. Ale oprócz tego z Adrianną udało mi się od Adrian zdobyć prawa do pewnych też jej prac. No i mam tutaj na oficjalnym sklepie też, sklep właśnie zrobiłem z koszulkami, gdzie możecie kupić właśnie jej też emotki jej twórczości. Tutaj mamy właśnie mrozika, mamy tutaj innego takiego mrozika świątecznego, no a to jest Tactical Monsters, właśnie też jej praca. No a tutaj mamy Brave Poland koszulkę. Wszystkie właśnie złotówki, które zarobimy na tych koszulkach, inwestujemy w rozwój turniejów i tym podobne, więc link też do sklepu macie w opisie. Jeżeli chcecie, to sobie zajrzyjcie, jak wam się coś spodoba. Z czasem będzie tych projektów przybywało. Ja jeszcze z Adrianną postaram się pogadać, może coś specjalnego dla nas narysuje i w ogóle zafollowujcie jej Instagrama. No, a my już wróciliśmy właśnie do tutaj ekranu. Tak jak mówiłem, są te dwa pakieciki. Chciałbym te dwie emotki mieć. Tutaj też ze względu na gold, ze względu na gemy. Troszeczkę mało czasu jest, bo chciałem zrobić live'a sobotniego, żeby chociaż ten jeden pakiecik komuś rozdać. No, ale nie udało się. Mam nadzieję, że przy następnej okazji będę miał więcej czasu. Tym bardziej są święta, odpoczywajcie. No dobrze, no to najpierw tego minera. No i już skrzynia już wleciała. Zobaczymy, co tutaj wypadnie. W ogóle jeszcze chciałem wam jedno pokazać, bo na pewno Adriannę kojarzycie z tej emotki Lumberjacka. O, teraz widzicie. Właśnie też ją miałem okazję też może od niej ją poprosić, żeby od niej kupić, ale zostawiłem jej tę emotkę, bo namawiam Adriannę, żeby napiszcie w ogóle w komentarzach, no bo ona ma naprawdę wielki talent. Teraz mikrofon sobie mogę przybliżyć, żeby było lepiej. Ona ma naprawdę wielki talent do rysowania i namawiam ją, żeby zaczęła też przekładać ten swój talent na zarobki, żeby właśnie ewentualnie jakieś koszulki sobie projektowała i tym podobne. Zobaczmy, co tutaj wpadało, nic ciekawego, ale jest goldzik, są gemy i jest emotka. Przejdźmy w ogóle, zobaczmy, jaka ta emotka ma odgłosy. Gdzie ona jest tutaj? Użyjemy ją. Wstawię ją na razie za Hogridera. No nic takiego specjalnego, ale jest, w ogóle jestem wielkim fanem emotek w Clash Royale.
No muszę mieć emotki. Zbieram właśnie wasze legendarne dwie, niestety nie zdobyłem. No dobrze, otwieramy tą mini pekę. No i już skrzynia legendarna wpada, ciekawe co tutaj wypadnie. Princeska, czyli jedna z pierwszych legend, która pojawiła się w Clash Royale. Przypominam, że Princeska i Dziadek Mróz to były dwie pierwsze legendy. No i już tutaj zobaczymy, jakie mini peka ma odgłosy. Mam nadzieję, że fajniejsze. Gdzieś mi tutaj umkło, czy jej nie dostałem? Czy jej nie dostałem? Ups. Chyba jej nie dostałem. Albo jej nie widzę. Dobrze, za chwilkę jeszcze raz zobaczę. Muszę się wylogować i zalogować. No dobrze, ulżyło mi po zalogowaniu. Emotka się pojawiła. Zobaczymy, jakie ta emotka ma dźwięki. No, standardowo ten robocik głos, czyli dwie nowe emotki na moim koncie się pojawiły. Cieszę się, a was naprawdę zapraszam do polubienia Instagrama Adrianny. Macie link w opisie. Zerknijcie sobie do sklepu z koszulkami, gdzie też będą się niebawem wzory kolejne pojawiały. Jeżeli wy macie jakieś pomysły na wzory koszulek, żebyście chcieli nam pomóc rozwijać właśnie te turnieje, bo ja mówię, z własnej kieszeni nie chcę wykładać, chcę jakieś właśnie z takich pobocznych akcji robić. Jeżeli coś fajnego zaprojektujecie, wyślecie mi na maila, dogadamy się. Nawet może być z waszym podpisem, z waszym autografem, ewentualnie jak coś będzie fajnego, mogę tam za jakieś, powiedzmy, symboliczną kwotę odkupić od was ten projekt. Więc zapraszam was do rysowania, nie wiem do czego. Do tworzenia czegoś fajnego. Nie musi być to konkretnie z Clash Royale związane, ale coś z grami, coś, jakieś fajne kombinacje, tylko własne, naprawdę własne. No dobra, trzymajcie się, jeszcze raz wam życzę wesołych świąt, miłego dnia, spędźcie go z rodziną, odłóżcie telefony, ja też dzisiaj jadę sobie odpoczywać. Na razie.